Siema, z tej strony Tofik, raz 307, lecimy z intrami do odcinka. Dobra, już po wszystkim, szczerze, na nagranie 307 odcinka jest dla mnie już problemem, bo zmęczony jestem. I to tak, chciałbym żartować, ale po prostu... Się nawet na tej dupie, czy po prostu, nie wiem, nawet pójść od tam. To się od 4 dni dzieje. Jestem po prostu tym zmęczony. Ostatnio, że już przechorowałem, no to spoko, tam mam jakby antyciała, ale problem drugim jest zmęczenie. Strasznie się męczę, kurna. Wcześniej to miałem strasznie, o jest dużo energii. Później godzina, po prostu... I dla mnie to nie jest jakby szczególne, fajne, bo po prostu czuję się jak ktoś by mi wyjął baterię i nie istniałbym po prostu. Tak się kurna czuję i po prostu jest jaka taka sytuacja, że po prostu nie istnieje jako człowiek, kurna. Po prostu takie zmęczenie mam. Nie wiem, bo... No bo już jestem, to tam nic nie powinno być zmęczenie, ale... Licząc to, że ja już przechorowałem... To jest straszny... Ten syf... Nie powiem, że nie... To jestem po prostu od tego jeszcze zmęczony. Nawet patrzę za to, że... Może jak łagodnie przechorowałem, że nie było szpitala czy coś w tym stylu... Ale się, że jest zmęczony. Po prostu... Jakbym nie istniał... No, minimalnie kamerka jest. Już. Po prostu, nie, teraz za bardzo. Dobra. Po prostu... Dla mnie to jest nie do opisania. Jakie to jest na zmęczenie. Deli. Nagrał odcinek i patrzmy godzina. Po prostu boli mnie wszystko. Nie chce mi się nic zrobić. Jestem tak zmęczony po prostu. Nagrywając no to... Próbuję wykrzesać tą energię. Zwnętrza siebie. Żeby nagrać odcinek. A później oklapnięty, nic mi się nie chce robić. No, lekcja jak lekcja, to tam jeszcze słucham, co mogę, ale później... Gdy mnie takie zmęczenie dopadnie, to mnie już nic nie, jakby nie obchodziło, po prostu jakby nie istniał. Tak się czuję na zmęczony i... Nie wiem z jakiego powodu to tak mnie zmęczenie bierze, ale... No cóż, niestety bierze mnie takie zmęczenie, że nawet... Nie myślę o niczym. Jeżeli mamy lekcję, powiedzmy, zmęczy mnie takie dopadnie, to takie jakby słuchałbym, ale nie istnieją. Po prostu nie wiem, jak dla mnie to jest najgorsze chorób, jakie ever zostało istnieje. A nie powiem co, jak idą te szczepionki. Po prostu jak krew w piach. I niestety to jest... Jeszcze 3 miesiące nie mogę się od tego szczepić, w ogóle, no, nawet jakby był... Mógłbym się szczepić, to... czekaj, tu jest kwiecień, tak? No. No to kwiecień, no to... Od tego, no to... Gdzieś w lipcu ja dopiero mogę się szczepić. Żeby 3 miesiące minęły. 2 boksy, ale 3 tak naprawdę. Muszą minąć... miesiące, żeby łaskawie mógł się zaszczepić. I co najlepsze, że to co niestety na rząd powiedział, że iż, że jako 3 miesiące mają minąć, to drugą dawką się szczepię. Bo pierwsza dawka to jest jakby to przechorowanie. To takie... To takie, ja nie mam słów na to, bo takie... Czy ten rząd w ogóle istnieje, żeby w ogóle nami rządzić, bo jakoś... No. Ha, ja zacząłem tam, ale tam nie skończyłem. Gary. Kurwa. No, to już nie myślę. Nie wiedziałem co w wcześniejszym odcinku, a to już 307. Drobnostka. Po prostu... Drobnostka z tym.
Ale to jest do kończenia. Może w, nie wiem, w 400 odcinku skończymy ten dom. Nie no, żartuję. Może w wcześniejszym tym odcinku zakończymy. Na się to czuję jak... Po prostu... Szkoda mnie gadać, po prostu... Może ja nie myślę co z odcinku. I no... Jeszcze bym się śmiał... Jak na rząd... Niestety nie mówię... O jaki... No... To niestety... Chciałem otworzyć przedszkola i chyba żłobki. Że nie zarażamy. Dobra, jestem w wieku... No, starszy, no to okej, ale... Jak jeszcze mi taki... Osobnik powie, że... My w ogóle... przychodzimy jakby... Bezobjawowo w wieku 16 czy 18 lat. To ja bym się śmiał... Co? Bezobjawowo, no to szkoda, że nie miałem objawy. Jakby ktoś mi tak, powiedzmy, minister edukacji powiedział, że w wieku, powiedzmy, tych 17 lat czy 16, my przychodzimy bezobjawowo, to bym się śmiał, że on chyba nie wie, co to jest przechodzenie bezobjawowo lub nigdy nie chorował. Bo, sorry, ale tak nie jest. Po prostu mogę wypowiadać głupotę, ale... Wyglądać 16 lat, czy na 17, to się nie przechodzi łagodnie lub gorzej może się przejść, ale bezobjawowo to jakoś miałem objawy, że kaszlałem strasznie i jestem ciągle zmęczony. Czego nie zrobię? Się męczę. I ktoś, taki minister edukacji powie, że my przechodzimy bezobjawowo. Tak, bezobjawowo. Po prostu nie mam sił to, co nasz rząd robi z nami i to on odwala po prostu. Ponownie politykę nie wchodzić to wszystko, no to już po prostu denerwuje. Ja nie wiem, czasami ludzie nie noszą czasami masek, to tamten, nosię maski, wszystko. I tak mnie to dopadło, więc... Jakby no... Życie nie może być tak mocno piękne, żeby nie dostać się jakimś choróbskiem. No niestety, dostanie się choróbsko nawet najgorsze, ale żeby tylko trafiło się. I to jeszcze... I to jeszcze mówię, gdzie nasze... polskie szczepienie idzie... Było 10 milionów. Co to? 9 milionów czy tam 9,5? Co to jest? Gdzie nas chyba jest około 40 milionów, czy tam 39. Teraz mówię takie liczby, ale gdzieś około 40 jest, jak nie ponad. Takie 5 milionów, to co to jest? To jest na nic. Really, to jest nic w stosunku tego, co to powinno iść. To jest takie nic. To jest takie robactwo, gdzie to w ogóle nie ma tego. Co to jest 9 milionów? Really, rozumiem jakby... Jeszcze mówią, że do końca czerwca ma być 20 milionów. Gdzie to jest dopiero 9 milionów? 11 milionów gdzieś musi być. To jest dla mnie śmieszne, bo... Pierwszą dawką chyba 5 czy 6 milionów, drugą 3 tysiące gdzieś około. Nie wiem. To co mówią, dla mnie już zabawne jest, bo... Really, bo do końca trzeba 20 milionów. Czyli lat 10 milionów. To gdzie te drugie będzie zaszczepione? Hello? Powiedzcie mi, bo ja nie rozumiem was. Bo na razie to jest jak krew w piach. I mówią, że my przychodzimy bezobjawowo. Moje dzieci mogą przychodzić, ale... Ja jako nie przechodziłem bezobjawowo, tylko miałem jakieś objawy, kasłanie no, po prostu jakby wyrwało płuca. To takie... Nie wiem... Jak patrzę, to wszystko upadnie niedługo. Wszyscy będą
mówili jedno słowo, te 8 gwiazdek, czy tam 5 i 3 gwiazdki, zaraz tak będzie dookoła, wszędzie to samo tylko. Bo to... Nawet nie mam... Ja już nawet nie mam co pomyśleć, po prostu... To mnie to są śmieszne zachowania naszego rządu, bo... No co oni robią? Nic. Really. Jakby... 9 milionów jest, pierwszą dawką ileś, drugą dawką tyle. Jeszcze może będą, może namawiali znowu, że takiego, że osoby przechorowane będą tylko drugą dawką się szczepili. No po prostu... Nie przyglądam swoim odcinku, ale... Gdzieś tam usłyszałem coś takiego, ale... Jeśli to obawiam się takie prawdziwe, że... Przechorowani po 3 miesiącach mają się drugą dawką szczepić, bo już mają odporność, bo ta pierwsza dawka nie jest potrzebna. Czyli jeśli chodziłem z rodzicami na wieku 10 lat, na szczepienie jakieś nie wiem, też coś takiego, to mają się też nie szczepić, bo przechoruję, już nie muszę być szczepiony. To będą obowiązywać dwie dawki, a nie co myśli, że jeśli to będzie tak prawdziwe, to dla mnie to jest takie, żeby nie marnować szczepionek. Really, bo teraz tak mieć zachowanie, żeby nie marnować szczepionek, to lepiej drugą dawką osób przechorowane. Takie... Sytuacja taka, że cały nasz rząd ma nas gdzieś. Really, bo jeżeli jesteś osobą przechorowaną, a masz jeszcze być drugą dawką, bo pierwsza cię już nie obowiązuje, bo tak, no to śmieszne. Tylko szkoda, że ten po prostu, ja już nawet nie wiem, ja po prostu nie wierzę, co, jeśli to będzie na 99% to, co ja mówię teraz, pewno, że to, że my się z drugą szczepionką szczepimy, bo pierwsza to już nas nie obowiązuje jako osób przechorowanych, no to dobry rząd, po prostu. I mówię, i co teraz jeszcze będą mówić, że szczepionki się marnują, jak i osoby przechorowane są szczepionki jeszcze pierwszą dawką. Ja się jakby gdzieś powiedzieli, co to bym... Co to jest? Co to jest za rząd? To chyba nie nasz. Ja się tak czuję, bo niestety, ale jak to, co mówię teraz, to co na to mój tata chyba nawet nie usłyszał. Powiedzą, że to jest prawdą, że my mamy się drugą dawką szczepić. Przechorowane osoby to takie, żeby może nasz organizm się przyzwyczaił po pierwsze do szczepionki, bo niektórzy mogą nam to zasłapnąć od tej szczepionki. Teraz na milion powiedzmy, ale mogą się zasłapnąć, a nasz organizm jakby nie zbliżają do tego, żeby się szczepić tam tą dawką, drugą, to... Śmieszne. To będzie takie śmieszne, że... O matko boska. No bo... Nie ukrywajmy się, ale... Jak mam, powiedzmy, przyjdzie moja kolej, że te wieki 16-17 lat mogą się szczepić, a powiedzą, że... I zaraz powiedzą, że... To w tym stylu. Powiedzmy... Nie wiem. W wieku... Przecież też są chyba się, nie wiem, raz na rok szczepi? Nie wiem, szczerze. Na pewno nie na raz rok, tylko powiedzmy w wieku jakimś i takimś. Ale że... To jest jedną dawką, bo... Okej, okay, rozumiem. Ale... No, tam też nie dokończyłem, ale zacząłem sobie... A, podwójne będę robił. Och. Stawianie podwójnie desek. No i upadł. F deska. Cóż. Nie będę nad tym płakał. A już się nie będę mówił. Zacznijmy coś innego. Po prostu. Gdzie to jest ten sam dzień, gdzie nagrywam to i...
Jakby nie nagrywam już też tam puto serwera, żeby wam dać IP. Pewnie to niedługo wyjdzie, że ups, będzie. Ale kiedy? To się dowiecie w swoim czasie. Bo na razie chcę zobaczyć. Dzisiaj jest serwer całkowicie wyłączony. Względem na to, że ja dzisiaj nie odpalam w ogóle go. Jakby istnieje ta IP, wszystko istnieje. Ale jakby go nie włączam w tym dniu. Ten... A ja nawet tego nie odkończyłem. Ja nawet tego nie... O kurde. Bra... Really? Okej. Nie mam pytań, ja nawet tego nie dokończyłem, a ja zacząłem, bo... goddammit. Czyli... To były 3 odcinki? Czy 2? Gdzie ja to robiłem? Bo... Chyba 2 czy 3 nawet mogłyby być. Goddammit. Really. Bo może ja nie oglądam po wtorek tych filmów, tylko nagrywam po prostu. Może i tak, może i nie. Nie wiem, maybe, yes, maybe not, I don't know. Chyba mi się lasuje mózg, po prostu. Już nie odpowiadam dzisiaj na wyzwania. Dużo więcej potrzebuję. Jeszcze sikierkę muszę stworzyć, no to 6. Oczywiście, patyki. Dobra, mam patyki, mam to wszystko. Tu kilofik, tutaj sikiereczka kochana. Lecimy w kopanie i budowę tego. Co z tego, że mamy już tylko pozostałe 3 minuty. Why not? Jeszcze mi się zakasłać, ja to już powstrzymuję, really. Dzięki, że muszę teraz niby kasać na odcinku, ale nie zakażę. No thanks. Wolę poczekać do końca odcinka. Wolę trochę strzymać. Dla nie robienia cięć w odcinku. Bo może... Nie wiem, czy to jest zauważalne na YouTubie, że jest cięcie takie... O, ale no. No, duszę złoże węgla. Wow. Ale mnie to fascynuje. A jakby co? No, chcę powiedzieć, że te, jak wam potem IP serwera, to jest drugi na kupujdy. Każdy gracz ma po jeden, nie wiem gdzie, jak to w konfigu zmienić, żeby powiedzmy gracz miał 2, 3. Powiedzmy, ale na pewno jest. Konfig na to zrobiłem na note, żeby to wyglądało na notebloka. Jest spoko, fajnie jest, działa. I macie PSA, PS add, tam powiedzmy nick, PS remove, PS unclaim i bla bla bla. I to ta wszystkie greetings, te powitania powiedzmy na działkę i te pierdolate rzeczy są dla was. Ale muszę podać jeszcze IP wam serwera, żeby to zadziałało. A to pewnie minie... No! No, chwila, moment pewnie. Chwila, moment. Mówię chwila, moment, a pewnie to będą jakiś miesiąc lub tydzień. Tam. Przecież wreszcie mogę wchodzić na świeże powietrze. Ja jestem po prostu załamany chyba. Co nagadałem na teraz, no to... No. Tyk. I na budowę dużego filaru, gdzie zapomniałem o nim. Co z tego, że to pewnie w jakimś odcinku będzie. To będzie w tym odcinku trochę budowy, a trochę filaru. Budowanie znowu. Tak naprawdę dojście tam będzie
kończeniem odcinka. No super. A który mamy dzień już? 42. A my dopiero niedługo chwilę skończymy. No tego nie zapomnieliśmy. Kademet. Trochę będzie odcinku z budowania. Trochę, no dobra. Więc co, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie, hej hej.